Do kuchni rosyjskiej przedostało się wiele dań z kuchni uzbeckiej, armeńskiej i dlatego też chciałem dzisiaj zrobić takie danie, prosto przysmak z Armenii. Będziemy do tego potrzebowali wieprzowinę z 50 deko, ja tu wziąłem akurat karkówkę, która bardzo dobrze się do tego nadaje, 25 deko ziemniaków, dwie cebule, dwa jabłka, dwie łyżki w zasadzie, tak gdzieś przecieru pomidorowego dodamy do tego, dwie łyżki oliwy albo masła, sól, pieprz, natkę pietruszki i oczywiście 50 deko mąki grochowej do zagęszczenia wszystkiego. W pierwszym etapie kroimy mięso na małe kawałki, solimy, wkładamy do garnka i zalewamy wodą tak, żeby to mięso było przykryte. Gotujemy do momentu, kiedy mięso będzie miękkie. Następnie do naszej wody dodajemy mąkę oraz pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy, aż ziemniaki będą miękkie i mięso będzie też miękkie. W międzyczasie możemy posiekać drobno cebulę i sobie ją podsmażyć na patelni i obieramy i na małe kostki kroimy jabłko. Podsmażoną cebulę wrzucamy do garnka, tak samo w kostkę pokrojone jabłka wrzucamy do garnka, doprawiamy pieprzem, dodajemy natkę z pietruszką i wszystko bardzo fajnie zagotowujemy. Wtedy wyjdzie nam taki ni to gulasz, ni to zupa, ale wspaniały przysmak armeński. Serdecznie polecam tym wszystkim, którzy lubią kuchnię rosyjską.